Pewnie po miniaturce i tytule filmu myślicie sobie: o nie, Lucek wziął Hondę do driftu. To oznacza, że będzie latał, a przynajmniej próbował nią latać bokiem. I cały czas będziemy mieli w uszach dźwięk tartaku. Jak tak sobie pomyślałem, że miałbym was tak katować przez cały odcinek, driftując tym samochodem, a przynajmniej próbując nim driftować, to pomyślałem sobie: nie, musimy zrobić tutaj swapa. Tak się składa, że ten samochód ma dosyć dużo miejsca tutaj z tyłu, bo z tyłu umiejscowiony jest silnik, a nie z przodu. I mogliśmy zrobić swapa na konkretną V8, tak więc ten odcinek diametralnie zmieni postrzeganie przez was Hond jako kosiarek, bo posłuchajcie. Tak jest. Mamy tutaj pod maską V8, ale słuchajcie. Ten samochód ma aż za dużo mocy teraz. I ponieważ V8 jest bardzo ciężka, jest ten silnik umiejscowiony centralnie, to sprawia, że przód jest troszeczkę słabo dociążony, a to z kolei sprawia, że zarzucić dupę w tym samochodzie nie jest aż tak łatwo. A jeśli nawet to zrobimy, to osiągnięcie dużego kątu podczas driftu sprawia, że bardzo łatwo jest ten samochód przesterować, więc teoretycznie samochody z centralnie ustawionym silnikiem nie są zbyt dobre do driftu. Lepsze są takie, które mają silnik z przodu i oczywiście napęd na tył. No ale mimo wszystko podejmuję wyzwanie i spróbuję wyprowadzić jakieś ciekawe drifty tym samochodem. Mamy tutaj napęd na przód, centralnie ustawiony, jak wspomniałem, silnik. Jest to cięższy, większy niż w serii montowany w Hondzie silnik, więc będzie się na pewno zachowywała inaczej niż seryjna Honda NSX. To jest chyba wersja R, zdaje się. Wygląda fantastycznie, dlatego że jest tutaj body kit. Nie wszyscy lubią ten body kit w tym samochodzie. Mnie się on podoba, ale ponieważ mamy tutaj właśnie problemy z tym ustawieniem silnika, wobec czego waga tego samochodu jest taka typowa do jazdy, po prostu do ścigania się, nie? Ten samochód jest dobry do ścigania się, do driftu. Moim zdaniem nie jest to zbyt dobry model. Musimy tutaj skrócić sobie troszeczkę biegi, bo są za długie. Ten samochód zdecydowanie za szybko, może nie tyle za szybko się rozpędza, co te biegi, na przykład na dwójce już jedzie 170 na godzinę potrafi, nie? Także naprawdę bardzo szybko możemy tym samochodem jechać. Zobaczcie, tutaj nawet ta skrzynia biegów pozwala nam powyżej 400 km na godzinę osiągnąć prędkość. Także jest to zdecydowanie za dużo. Poza tym, ponieważ mamy tutaj no, tą niekorzystną sytuację z silnikiem, to żeby unikać tych przesterów, spróbujemy sobie takiej konfiguracji. Damy znacznie w negatywie przednie koła, tak? I troszeczkę w negatywie tylne koła, żeby mieć odrobinę więcej kontroli nad tym, tak myślę. Zobaczymy, bo ten tyłek naprawdę, jak już wejdziemy w ten tryb latania, powiedzmy, bokiem, z nawet nie tyle, że dużą prędkością, tylko po prostu latania bokiem pod dużym kątem, to sprawia, że ciężko ten samochód wyratować i bardzo łatwo przesterować. No i jak wiadomo, wtedy skrócić drift. I ciężko w ogóle wejść ten poślizg, także to jest mega, mega wyzwanie, żeby zdobyć jakikolwiek fajny wynik na jakiejkolwiek strefie driftowej. A właśnie w tym momencie zmierzamy do mojej ulubionej, gdzie spróbujemy sobie jakiś wynik wykręcić. Może pobić mojego poprzedniego, które robiłem chyba z Tonem Martinem, Vintage'em jakimś tam. Wiem, że to był Vintage, ale to był jeden z tych starszych Stonów Martinów. No to tam udało mi się fajny wynik wykręcić. Ale tym, o zobaczcie, tu już jest ten moment, kiedy przesterowujemy i bardzo ciężko jest ten samochód z powrotem odwrócić. Troszeczkę, bo tak, jeśli miałem te koła bez negatywu z tyłu, to w ogóle samochodu nie dało się opanować. Po prostu on się obracał dupą do tyłu, dupą do przodu. A w tym momencie no troszeczkę jeszcze go tam dam radę utrzymać, powiedzmy, w tym kącie, nie? Że leci po prostu bokiem. No ale mimo wszystko to jest takie ustawienie, które w miarę powinno nam pomóc podliftować troszeczkę. Te kąty, jak widzicie, są no, mizerne, no w tym samochodzie, nie ma co ukrywać. I w momencie, kiedy już tutaj, bo akurat chyba była trochę moja wina, że tak gówniano wszedłem w ten zakręt,
Ale w momencie, kiedy wchodzimy naprawdę w taki konkretny ślizg, z dużym kątem, bardzo ciężko jest samochód wyratować, więc trzeba ostrożnie wchodzić w te zakręty. Moglibyśmy spróbować zrobić tutaj tak zwane skandynawskie szarpnięcie, polegając na tym, że jedziemy sobie, hamujemy na ręczny w ten sposób i potem odwracamy samochód w drugą stronę, bardzo raptownie, żeby wejść w ten taki bardzo ostry zakręt tam na szczycie, no nie na szczycie, na półmetku powiedzmy, i żeby ewentualnie to zrobić, bo ten samochód naprawdę nie jest zwrotny, on jest coraz ociężały, bardzo ciężko się nim skręca przez ten ogromny i ciężki silnik. Może właśnie zrobimy swapa na jakiś rajdowy silnik czy coś takiego? Będzie lżejszy i ta dupa powinna nam wtedy fajniej i przyzwoiciej latać. Może wtedy uda się z tego samochodu zrobić coś ciekawszego, tylko no kurde, nie chcę kaleczyć waszych uszów. No, będziecie mieli w uszach cały czas ten tartak. Oh my god. No dobra, ale próbujmy. Na razie spróbujemy podriftować tak. Zmniejszę troszeczkę jeszcze tylko negatyw. Z tyłu oczywiście. To jest chyba... tu. Zmniejszymy sobie negatywik, żeby troszeczkę jednak bardziej tym rzucało. Zobaczymy, jaki to tam da rezultat. Oh, shit. Jest ciężko. Gdyby nie ten trafol tam, może jakoś bym poszedł. Może z góry, jak będę jechał, to będzie łatwiej, bo czasami z dołu jest ciężko ogarnąć drift jakikolwiek. Także driftowanie Hondą NSX to nie jest taka prosta sprawa. Oczywiście da się, tak? Da się jakoś tą konfigurację dopieścić, może zmienić silnik czy coś i wtedy popróbować. No ale na obecną chwilę ciężko jest taki duży kąt ogarnąć, nie? Dobra, skandynawskie i... Jest lipa, jest bardzo ciężko. No ale może coś tutaj źle zrobiłem. Te skandynawskie szarpnięcia, ono powoduje, że samochód, gdy już jesteśmy w tym takim ślizgu, mamy zaciągnięty hamulec ręczny, jesteśmy w tym takim ślizgu podczas dosyć szybkiej jazdy i chcemy odwrócić go zupełnie na drugą stronę, on staje się wtedy taki bardzo, bardzo raptowny, ten samochód. I zwłaszcza w przypadku Hondy NSX, która ma niestandardowy w tym momencie silnik, no jest to trudna sprawa, żeby ją opanować. Ale spróbujmy jadąc z góry. Z góry przeważnie jest łatwiej to zrobić, chociaż nie zawsze. Jeśli mamy samochód z mocnym silnikiem, to jadąc pod górę też można spokojnie sobie driftować. O, tutaj naręczny, bardzo naręczny poleciałem. Dobra, jakieś punkty lecą, nieźle. Skandynawskie i nożny i dupa, nie udało się. I tak sobie to wyszło. Nawet całkiem dobrze wchodziłem już w ten zakręt, ale jestem przyzwyczajony do samochodów, które właśnie ładnie zarzucają tą dupką. To, że zaciągniesz ręczny, dodajesz gazu i zawsze jesteś pod driftem, nie? No to jest właśnie zaleta samochodów, które mają silniki ustawione z przodu, po prostu z przodu, przed kabiną, może tak, nie? A tutaj mamy centralnie, no i samochód jest dobrze wyważony do wyścigu. Po prostu lepiej pokonuje zakręty, nie driftując właśnie przy tym. On jest stworzony właśnie po to, żeby nie wpadać w poślizg. Ale zobaczcie, tutaj się całkiem fajnie udało polecieć. Bardzo podobał mi się ten ślizg. Gdybym jeszcze potrafił go wyprowadzić dosyć ciekawie na końcu, to by poszło jakoś fajnie. Za moment zrobię sobie jeszcze szybkiego swapa silnika na inny, jakiś lżejszy i zobaczymy, jaki to da nam rezultat. Chciałem sobie przetestować tą Hondę NSX szczególnie, no bo jest to wyzwanie, to raz, a dwa, jest to samochód bardzo szeroki, jest to Japończyk, jakby nie patrzeć, więc Japończyki zawsze kojarzyły mi się z kulturą driftowania. Tak i ta Honda NSX, pomyślałem sobie, no kurde, nikt tego wcześniej nie robił, dlaczego by nie spróbować? No i wiem, dlaczego nikt tego wcześniej nie robił. Chyba powinienem właśnie tym samochodem jechać tyłem i próbować driftować, byłoby łatwiej. No i sytuacja wygląda tak, do tego samochodu możemy zainstalować Forza Horizon... Forza, kurde, to cały czas źle czytam, ale to w sumie nieważne. Każdy się przyzwyczaił, że mnie Forza. W tej grze możemy zainstalować tutaj trzy rodzaje silników. No właściwie chyba mieć trzy rodzaje silników. Stokowy, standardowy, instalowany w Hondzie NSX. Możemy mieć... w sumie cztery możliwości. No dobra, stokowy, możemy mieć rajdową 1.4, która brzmi jak osa.
Możemy mieć właśnie ten, który mam teraz zainstalowany. Jest to rzędowa szóstka, 3,2 litra i możemy mieć nieco ponad 6-litrową V8, którą odinstalowałem. Myślę, że to był dobry wybór. I o ile teraz zyskaliśmy znacznie lepszy stosunek mocy do wagi w tym samochodzie, dzięki czemu powinien lepiej trzymać się drogi, lepiej się prowadzić, lepiej skręcać itd. I o ile w normalnych wyścigach byłoby to dla nas bardzo fajne, wiadomo, że kurczę, ulepszyliśmy samochód znacznie, będzie się nam lepiej nim jeździło, lepiej trzymało się drogi, lepiej pokonywało skręty itd. O tyle podczas gdy szykujemy samochód do driftu, no takie współczynniki nas nie do końca interesują. Nas interesuje to, czy ten samochód będzie rzucał dupą i czy będziemy mogli go podczas tego driftu w miarę fajnie opanować. No właśnie, jak to teraz jest z tym driftem w tym samochodzie? Mamy tutaj sporo mocy, 3,2 litra podkręcone i uturbione jeszcze konkretnie daje nam naprawdę bardzo fajny rezultat, jeśli chodzi o przyspieszenie i ogólnie moc. Możemy tu bez problemu palić kapcia na prawie każdym biegu, kurde. Ale no, jeśli chodzi o samoprowadzenie, nawet na tym ustawieniu driftowym, samochód prowadzi się całkiem okej. Jestem w stanie go opanować na tyle, że mógłbym go wziąć na jakiś wyścig online i się nim ścigać. W momencie, kiedy robimy sobie taką konfigurację do samochodów driftowych z napędem na tył, silnikiem z przodu, no to powiem wam, że ciężko jest z nim jechać w linii prostej. Krótko mówiąc, a Honda NSX, no to jest samochód z silnikiem ustawionym centralnie, więc jest wyważony ten samochód. Może nie tyle wyważony, co środek ciężkości jest nisko też, czy niżej. No, środek ciężkości jest chyba na tym samym. Po prostu lepiej rozłożona jest masa w całych samochodach, ale środek ciężkości to też zależy od tego, jak silnik jest wysoko ustawiony, czy też nisko. W sumie, jeśli jest centralnie ustawiony, to powinien być chyba troszeczkę niżej. Też cholera wie. Nie wiem, jak jest w Hondzie NSX. Zaczęło padać. No, w sumie na naszą korzyść, bo ciężko jest zarzucić dupę w tym samochodzie. Trzeba naprawdę długo cisnąć ręczny, żeby rzucić dupą. I bardzo szybko się rozpędzamy. Mamy świetną trakcję w tym aucie. Mimo, że opony wcale nie są jakieś tam dobre, właśnie, możemy zainstalować gorsze opony. Spróbować zainstalować gorsze opony i dać węższe. Nie, no węższych nie będziemy instalować, ale zainstalujemy gorsze opony z gorszą przyczepnością i to nam powinno dać fajny rezultat, jeśli chodzi o palenie kapcia. Może będzie można tym samochodem lepiej zarzucać? Zaraz zobaczymy. Wchodzimy sobie w garaż, upgrade'y. A nie tutaj. Upgrade'y, wchodzimy sobie w opony. No i jeśli chodzi o szerokość, to są na tym drugim poziomie, powiedzmy. Możemy dać takie jak od taczki, nie? Nie wiem. No dajmy trochę węższe. Może z przodu zostawmy te szersze. No i dajmy jeszcze te gorsze, z gorszą przyczepnością oponki. To powinno sprawić, że samochód naprawdę teraz powinien wrzucać na lewo i prawo. Ale nas najbardziej interesuje, jak ten samochód będzie latał bokiem. No bo to, że on będzie latał sobie na lewo i prawo bez żadnej kontroli, no to każdy samochód jesteśmy prawie tak zrobić w stanie, nie? No ale czy jesteśmy w stanie zrobić samochód z lewo? O, teraz już nawet zauważyłem, że dodając gazu, leciutko skręcając, zarzuca dupę tylko po zmianie opon. Także opony naprawdę bardzo dużo dają. Jest to jedyne miejsce, gdzie samochód styka się z jezdnią i potrzebny jest tam dobry grip, jeśli jedziemy sobie na przykład wyścigi. Ale co z driftem? No z driftem bywa różnie. Z driftem bywa tak, że wystarczą byle jakie kapcie, żeby w ogóle zostawiało za sobą dym. Fantastycznie. Jak już zostawia za sobą dym, a jeszcze jak kolorowy, to już No ale my tutaj na razie nie mamy kolorowego dymu w Forza Horizon. To może w Forza Horizon 4 będzie kolorowy dymek spod opon możliwy do wyboru. Zresztą w Need for Speedzie Paybacku mamy taką opcję, żeby sobie kupić opony z kolorowym dymkiem, powiedzmy, nie? No dobrze, ale sobie jedźmy i zobaczmy. Jedziemy dosyć szybko, ta Honda naprawdę szybko się rozpędza, to nie jest tak, że ja staram się jechać nią szybko, po prostu staram się nabrać takiej prędkości, żeby wejść dobrze w drift, a ponieważ ją ciężko jest wprowadzić w taki kontrolowany poślizg, w power slide'a oczywiście jak najbardziej łatwo możemy to zrobić, ale kontrolowany poślizg o dużym kącie nie jest łatwo i tak naprawdę w większości przypadków, kiedy zaczynam driftować i zaczyna padać deszcz, to się denerwuję, jeśli jadę samochodem driftowym. Ale w przypadku Hondy NSX powiem wam, że to jest zbawienne, bo jest ciężko, jest naprawdę ciężko ogarnąć ten samochód do driftu, z tego co widzę. Możliwe, że ktoś robi jakieś konfiguracje driftowe do samochodów z silnikami ustawionymi, z silnikami instalowanymi centralnie, ale
No, mi to przychodzi z trudem. Nawet udało mi się streamingować kiedyś, a Audi RS, o zobaczcie jak łatwo przesterować, Audi RS6 chyba, czy RS7, udało mi się zrobić pod drift. Zrobiłem konwersję napędu z napędem na tył i fajnie to latało nawet, podobało mi się, ale tutaj jest ciężko, no. Jeśli macie jakieś pomysły albo sugestie lub sami zrobiliście jakąś konfigurację driftową do tego samochodu, dajcie znaka w komentarzach, dajcie jakieś niki, ja sobie te konfiguracje driftowe przetestuję. Chyba, że nie daliście rady zrobić, no bo to jest naprawdę samochód, który nie jest raczej dedykowany do driftu, ale wygląda fajnie, no jest to japońszczyzna, więc kojarzy mi się z driftami troszeczkę chociaż. Jezu! No nie dało rady, skręcałem cały czas w prawo i nie dodawałem gazu, a samochód i tak leciał bokiem tam, gdzie nie chciałem, bo bardzo, bardzo podoba mi się z wyglądu Honda NSX i powiem, widziałbym ją do driftu, no, jeśli chodzi o wygląd, ale jeśli chodzi o całą resztę, no już nie do końca. Już nie do końca. Także jeszcze raz spróbujemy sobie tutaj pojechać, zobaczymy jak mi to pójdzie. Bardzo schodzi do wewnętrznej ten samochód, dlatego że w sumie możemy jeszcze coś innego popróbować. Możemy jechać od wewnętrznej do zewnętrznej, próbować driftować, tylko boję się wtedy rozwalić o ścianę. Czyli będziemy podjeżdżać do tego zakrętu po lewej stronie, zgodnie z kierunkiem ruchu w Australii. O, w ten sposób. I potem spróbujemy zarzucić duperę. Tak? I tak. Będziemy teraz na zewnętrznej krawędzi. I to sprawi, że ta różnica terenu w tym miejscu nie jest taka duża i nie powinno nam destabilizować samochodu. Wow! Jest bardzo, bardzo trudno ten samochód utrzymać w drifcie. Jeśli bym ustawił tylne koła bardziej w negatywie, to by sprawiło, że ciężko by go było w ogóle zarzucić. On wtedy zrobiłby się taki bardzo kontrolowany podczas jazdy do przodu. No i tutaj pojawia się właśnie problem, czy ten samochód, czy Honda NSX-R bodajże? NSX-R. Nadaje się do driftu. Dajcie znać w komentarzach, piszcie co o tym myślicie. Bardzo ciężko mi było skonfigurować ten samochód do driftu przed odcinkiem, po odcinku, nie po odcinku, tylko w trakcie odcinka. I powiem wam, no, jest to wyzwanie. Jeśli komuś udało się z was zrobić dobrze ten samochód do driftu, to jak mówię, piszcie w komentarzach. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, pa pa.